Zamyślenia nad liturgią. W dzisiejszym zamyśleniu nad liturgią, kontynuując temat świętości, przyjrzymy się życiu ojców pustyni. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego po uzyskaniu przez chrześcijan wolności religijnej w IV wieku wielu z nich wybrało życie samotnego ascety? Jakie były początki życia zakonnego w Kościele? Pierwsi chrześcijanie bardzo wysoko cenili autorytet Pisma Świętego. Nie tylko je czytali, ale nade wszystko żyli według jego wskazań. Osoby występujące na kartach Biblii stawały się dla nich wzorem do naśladowania. Szczególne znaczenie miały oczywiście Ewangelie przekazujące słowa Chrystusa, który mówił: bądźcie wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Od swoich naśladowców Jezus domagał się wyrzeczenia dóbr ziemskich. Wymownym tego przykładem jest rozmowa z bogatym młodzieńcem. Powołując uczniów, Chrystus stawia im za wzór świętego Jana Chrzciciela, wyraźnie aprobując jego styl życia. Mówi: między narodzonymi z niewiasty nie powstał większy nad Jana Chrzciciela. Te oraz inne fragmenty Pisma Świętego skłoniły chrześcijan w III wieku do poszukiwania doskonalszej formy życia. Anachoreci, ludzie żyjący samotnie, pojawiają się pod koniec III wieku w Egipcie. Szukając doskonałości, rezygnowali oni z życia rodzinnego, udając się na pustynię, by tam modlić się i pracować. Człowiekiem, którego Kościół uważa za ojca wszystkich mnichów, jest święty Antoni. Pochodził on z koptyjskiej wsi leżącej nad Nilem w Egipcie. Jego rodzice byli ludźmi zamożnymi. Wcześniej jednak osierocili syna, który mając 20 lat musiał przejąć opiekę nad siostrą i zająć się gospodarstwem. Jednak poruszony słowami Pana Jezusa: idź, sprzedaj co posiadasz, a będziesz miał skarb w niebie, Antoni rozdał majątek ubogim, a siostrę przekazał na wychowanie wspólnocie chrześcijańskiej. Sam zamieszkał w pustelni. Tutaj jednak zaczęli go odwiedzać mieszkańcy okolicznych wsi, prosząc o różne rady. Aby uniknąć spotkania z ludźmi, oddala się w głąb pustyni, by osiąść w opuszczonym forcie wojskowym. Na początku IV wieku rozgłos o jego świętości i surowości życia był tak duży, iż nawet cesarz Konstantyn Wielki i jego synowie chcieli z nim korespondować. Wokół jego pustelni zgromadziło się grono uczniów szukających kierownictwa u świętego męża. Wielu też przychodziło do niego prosząc o uzdrowienie z chorób ducha i ciała. Według przekazu, jaki pozostawił święty Atanazy, autor żywota świętego Antoniego, a także spisanych historii z życia Antoniego, tzw. apoftegmatów, zdarzały się przypadki uzdrowień
dokonanych dzięki modlitwie tego świętego człowieka. Podczas całego swojego życia Antoni tylko dwa razy opuścił pustynię. Raz, aby nieść pomoc duchową braciom prześladowanym przez Dioklecjana w Aleksandrii, a drugi raz, aby bronić wiary chrześcijańskiej przed herezją arianizmu. Gdy umarł w 356 roku w wieku 105 lat, przyznano mu w kościele kult publiczny, który dotychczas przysługiwał tylko męczennikom. Jeżeli Antoni jest ojcem pustelników, to ojcem życia wspólnotowego jest święty Pachomiusz. Żył on na przełomie III i IV wieku. Po swoim nawróceniu i przyjęciu chrztu rozpoczął życie anachorety, pustelnika. Szybko jednak dostrzegł braki życia w odosobnieniu, możliwość popadania w iluzje oraz trudności natury materialnej. Postanowił więc rozpocząć życie we wspólnocie braci i osiadł nad brzegami Nilu. Bardzo szybko jego wspólnota zaczęła się powiększać, dając początek życiu cenobitów, czyli tych, którzy prowadzą życie wspólne. Dla braci żyjących wspólnie Pachomiusz ułożył regułę, wprowadzając w niej po raz pierwszy jeden ubiór mnichów, czyli habit, to samo jedzenie dla wszystkich oraz określony porządek dnia. Reguła ta cechuje się wyczuciem i roztropnością. Nie nakłada na braci wymyślnych umartwień czy postów. Wszystkich mnichów obowiązywała czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Wstępując do wspólnoty, rezygnowali ze wszystkich posiadanych dóbr, nawet z własnego ubioru. Ważnym elementem odróżniającym życie wspólnotowe od anachoreckiego było posłuszeństwo. Każdy mnich posiadał swojego przełożonego i jemu był we wszystkim posłuszny. Jeżeli chodzi o modlitwę, to bracia spotykali się wspólnie trzy razy dziennie. Około północy wstawali na modlitwę nocną. Praca była dla mnichów elementem ascezy. Lenistwo było zawsze ganione i zwalczane. Tym, którzy pracować nie chcieli, odmawiano pożywienia. Jednak każdy otrzymywał pracę dostosowaną do swoich sił i uzdolnień, aby poprzez nią mógł jak najlepiej oddawać chwałę Bogu. Jako że mnisi uczyli się Pisma Świętego na pamięć, podczas pracy często rozważali Słowo Boże. Gdy Pachomiusz umierał w 346 roku, jego wspólnota liczyła około 3000 mnichów w 9 klasztorach. Tak opisuje życie cenobitów naoczny świadek. Mnisi wstają w czas rano, następnie jedni z nich obsługują kuchnię, inni przygotowują do stołu, by wszystko było punktualnie i w porządku. Na stole kładą chleb, potrawy roślinne, oliwki, ser i jarzyny. Jedni jadają o godzinie 6, inni o 7, 8, 9, 11 lub dopiero późnym wieczorem. Jeszcze inni co drugi dzień. Wszyscy z oddziału oznaczonego tą samą literą dokładnie znają swój czas. Jeśli chodzi o rodzaj zajęć, są zatrudnieni w najrozmaitszy sposób. W polu, w ogrodzie, w kuźni, w piekarni, przy budowie, w warsztatach sukienniczych, garbarskich lub szewskich. Inni znów pletą w wielkie kosze. Jeszcze inni pełnią funkcję kaligrafów. Całego Pisma Świętego uczą się na pamięć.
każda epoka w historii Kościoła ma swoich świętych. W IV wieku wielu ludzi obierało życie samotne po to, by zbliżyć się do Boga i osiągnąć zbawienie. Czytając Pismo Święte, przyjmowali oni wszelkie wskazania, postępując bardzo radykalnie. Nas, ludzi współczesnych, często dziwi takie postępowanie. Nie widzimy potrzeby radykalnej rezygnacji z dóbr materialnych czy udogodnień, które przyniosła cywilizacja. Pamiętajmy jednak o tym, iż pierwsi zakonnicy żyli ponad 1600 lat przed nami. Obierając życie monastyczne, kierowali się miłością Boga oraz miłością bliźniego. Bardzo wielu szukało u mnichów mądrości życiowej, rady w trudnej sytuacji czy wskazówek dla życia duchowego. Mnisi byli więc bardzo szanowani, stając się wzorem życia świętego, miłego Bogu. Posłuchajmy na koniec, co na temat modlitwy mówi jeden z mnichów, Abba Agaton. Wydaje mi się, że nie ma trudu tak wielkiego jak modlitwa, bo zawsze, kiedy człowiek chce się modlić, nieprzyjaciele starają się mu przeszkodzić. Wiedzą bowiem, że mu inaczej nic nie zrobią, a tylko gdyby go powstrzymali od modlitwy. I w każdym innym ćwiczeniu, jakiego by się człowiek podjął, jeżeli jest wytrwały, zdobywa łatwość. W modlitwie zaś, aż do ostatniego tchu, trzeba walki. Również współczesnemu światu potrzebne są miejsca, w których jakby bliżej jest do Boga, gdzie żyją ludzie, którzy przez pracę i modlitwę uświęcają czas. Dlatego Kościół bardzo wysoko oceni ofiarę tych, którzy podejmują życie kontemplacyjne, pragnąc w szczególny sposób naśladować Zbawiciela. Dzięki ich obecności mamy świadomość, iż istnieją ludzie, którzy ciągle oddają chwałę Bogu, gdy my sami nie zawsze znajdujemy odpowiednią ilość czasu, aby się modlić. Czy dla nas nie byłby cennym jeden dzień w ciągu każdego miesiąca przeżyty w duchu zakonnym, w oderwaniu od zabiegania i obowiązków, a wypełniony ciszą, spokojem, modlitwą, po prostu Bogiem. Żegna się z Państwem Piotr Ślęczka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.